Rzesiu, zwycięstwo po miesiącu, przed świętami, bardzo ważne. No dokładnie. Szczecin ciężkie warunki postawił. Nie było łatwo. Chcieliśmy przełamać tą złą passę, żeby chociaż te święta po trochu były udane i wyjść z tego dołka, który nas dopadł po Dąbrowie Górniczej. Ostatni mecz w Gdyni i Polpharma rozegrała na dobrym poziomie. Dzisiaj zwycięstwo. Czy to forma po tych wysokich porażkach jest lepsza niż wtedy? Mi się wydaje, że Tony wszedł, nasz nowy rozgrywający wszedł już w zespół, będzie ważnym ogniwem. Myślę, żeby tak jak Pan powiedział, żebyśmy szli do przodu, żebyśmy gdzieś tam walczyli i wygrali jeszcze jakiś mecz na wyjeździe do końca sezonu. A jak oceniasz Tony Miles? Myślę, że zawodnik bardzo dobry, dobre IQ boiskowe, także umie je podać, umie wjechać, rzucić, także myślę, że będzie bardzo przydatny, co dzisiaj nawet i pokazał, rzucając z 14 punktów, kilka podań, także pozytywnie.